Dzień dobry, witam w to wczesne niedzielne popołudnie. Tydzień temu, no troszkę więcej niż tydzień temu, byłem w Zabrzu, w ostatni czwartek byłem w Opolu, a dzisiaj jestem w Lubinie, no bo trwa to takie Tour de South of Poland, czy jak tam Tour de Południowa Polonia, jak to zwał, tak zwał. W każdym razie kończymy tę serię wyjazdów trzech. Jagiellonii Białystok, w Zabrzu było 1-1, w Opolu w Pucharze Polski 1-0 po dogrywce, więc nieźle do tej pory idzie. No i dzisiaj wypadałoby może też tutaj zapunktować w tym Lubinie. Jagiellonia dzisiaj gra w swoich tradycyjnych żółto-czerwonych strojach, a to dlatego, że Miedziowi grają w strojach jubileuszowych. 31 sierpnia minęła 40. rocznica tak zwanych wydarzeń lubińskich. Niektórzy mówią o masakrze w Lubinie. Pokojowa demonstracja 5000 obywateli w stanie wojennym, tutaj mieszkańców Lubina, rozpędzona w brutalny sposób przez ZOMO. No i 3 osoby zginęły wówczas w czasie tych zdarzeń. 11 bodaj zostało rannych i dzisiaj właśnie dla upamiętnienia tego pokojowego zrywu lubińskiej społeczności, niestety zakończonego tragicznie dla 3 osób, właśnie te stroje takie białe, stąd też Jagiellonia może grać w swoich żółtych i czerwonych. W międzyczasie na trybunie dla kibiców gości pojawili się sympatycy Jagiellonii Białystok, najbardziej wytrwali z wytrwałych, byli w Zabrzu, byli w Opolu, byli w Lubinie, oni sobie założyli taki tour, taką marszrutę i podążają za tą Jagiellonią, wracali za każdym razem, więc do Zabrza 500 chyba 20, do Opola też z 500, do Lubina 620, proszę policzyć, 2 razy 500, 1000, jeszcze 1000 i ponad 1200, no to 3,5 tysiąca kilometrów prawie nakręcili. Bohar ucieka przy Krylowi do środka, wymiana podań z Boharem i z Łakomym, piłka przed pole karne jest tutaj delikatnie, oj, sam na sam i przerzuca piłkę nad poprzeczką bramki Jagiellonii Białystok. Damian Bohar, rozklepali defensywę z Białegostoku, Łakomy, Adamski, ostatecznie delikatna taka podcineczka za plecy naszych obrońców, kapitalne zagranie, no stuprocentowa jakby nie było sytuacja Zagłębia Lubin. A teraz właśnie kibice z Lubina zaintonowali hymn Polski. Piłkarze grają, co właściwie nie powinno się dziać. Cała reszta publiki wstała. Piłka w polu karnym Jagiellonii. A tam właśnie napisana jest taka sektorówka wielka na ich sektorze kibicowskim. Biało-czerwone flagi. Wielka biała sektorówka. 31 sierpnia 82 na ulicach Lubina polegli Michał Adamowicz, Mieczysław Poźniak, Andrzej Trajkowski. Solidarność żyje, bo oddaliście za nią życie. Taki transparent wisi, a jeszcze pod nim jest prości ludzie wyszliby bronić prawdy. Piłka z boku, po lewej stronie boiska Nene, wypychany przez rywali, gra na środku połowy rywali do Puerto. Puerto w pole karne, ale kogoż on tam znalazł? Czernycha, Czernych z pierwszej w pole karne! Aj, jak niewiele zabrakło po główce Bidy, instynktowny strzał Bidy, więc kolejna dobra sytuacja Jagiellonii, nawet bardzo dobra, ale znowu strzał niecelny. W odpowiedzi Zagłębie Lubin, przez środek, tamten wysoki, szczupłonogi Adamski, utrzymuje się, przewraca się, no tak trochę jak taki, przepraszam za porównanie, drobny karaluszek, którego ktoś paputkiem tak raz od góry, jeszcze podnosi się ten Adamski, tak drugi raz, pac, i wtedy już Adamski siły grawitacji padł na murawę i jest rzut wolny dla zespołu z Lubina. No teraz z kolei Puerto podaje do Imaza, znowu niecelnie, no strasznie Imaz tutaj psioczy, nie wiem czy po angielsku, czy po hiszpańsku, a rywale kontynuują akcję z lewej strony. Jest Gurram, Giorbelidze na prawą nogę, strzał, oj jak niewiele Gruzinowi zabrakło, no może właśnie zabrakło dlatego, że przełożył sobie piłkę, to był Bohar, nie Giorbelidze, przepraszam, Bohar, a więc ta jego dobra noga, prawa, złamał akcję do środka z lewej strony boiska, Damian Bohar i strzelił. Pomylił się obrońca rywali, jest przykryl, za długo myślał, co z tą piłką robić. Przyjmował na pierś. Czemu to tak długo trwa? Naprawdę nie wiem. Masz piłkę 10 metrów od bramki. No ostry kąt, no i co z tego? Ładuj, człowieku. Najwyżej poleci piłka za stadion, ale bez strzału. Brzydko. Zagłębie całą drużyną poza bramkarzem na naszej połowie. Jagiellonia wyraźnie teraz broni tego wyniku. Jakiś taki kryzys Jagiellończyków. Chcą przetrwać, być może jakąś kontrę zrobić. Giorbelidze zatrzymał akcję na chwilę. Z przykrylem zmienili pozycję. Pazdan z przykrylem właśnie. Teraz Pazdan w roli wahadłowego goni do środka za Boharem. Bohar obrócił się z piłką z wokół własnej osi na plecach z Romańczukiem. Podał do Giorbelidze. Ten w lewą stronę pola karnego do Makowskiego. Przekłada Makowski piłkę na prawą nogę. Dośrodkowanie w pole karne. I bramka niesamowite, jak Jagiellonia wpuściła bramkę, Alomerowicz wpuszcza piłkę do własnej sieci, piłkę, której nie powinien wpuścić, dośrodkowanie Makowskiego, piłka odbija się na 4. metrze przed bramką Alomerowicza, Zlatan był pewny, że piłka leci za światło bramki, a ona po koźle wpada, 59. minuta gry, Zagłębie dopięło swego, było drużyną lepszą od początku drugiej połowy, ale nie taki gol, panowie, nie taki gol.
Pospisil do Przykryla, Przykryl drybluje do Imaza, Imaz sam, ej, po koźle piłka i po rykoszecie nad poprzeczką bramki Zagłębia Lubin. Było groźnie, z 16 metra uderzył Jesus Imaz, piłka w kozioł po rykoszecie, nie spadła za plecy Kacpra Bieszczada, tylko nad poprzeczkę i to była właściwie pierwsza groźna sytuacja Jagiellonii w tej połowie, a za chwilę będzie już prawie pół godziny gry za nami po przerwie. Na razie Jagiellonia jeszcze próbuje prawą stroną, atak z prawego skrzydła Przykryla, drybluje Przykryl w pole karne, wpada zagranie na 5 metr, na kogo? Na Bortniczuka, Bortniczuk głową przestrzelił z 7 metra w idealnej sytuacji obok lewego słupka bramki, szkoda tej sytuacji. Michał Pazdan, gdzież on tam gra? Do tyłu na własną połowę do Puerto. Puerto rozprowadza akcję do tyłu do Bojana Nasticza. No ten wreszcie do przodu do Nene, do Bortniczuka. Bortniczuk, ostry kąt, gol! Maciej Bortniczuk! Ależ czas Maćka Bortniczuka! Jest długo prowadzona akcja. Nastić do Guala, do Nene, przepraszam. Nene w pole karne do Bortniczuka. I Bortniczuk lewą nogą pakuje piłkę przy prawym słupku bramki drużyny gospodarzy. A więc 1-1, jak grom z jasnego nieba ta sytuacja. Kolejny mecz Bortniczuka. Kilka minut i strzał celny. No, pokazał, że jest w gazie, w rezerwach. W ciągu 2 ostatnich meczów 5 goli. Potem ten pucharowy, piękny rzut wolny. I teraz w 85 minucie Bortniczuk wraca nas do gry, może i o 3 punkty. Sędzia musiał wziął gwizdek do buzi, Przykryl piłki nie chce wrzucać, jak wrzuci to będzie koniec meczu, tak mi się wydaje. Tak jest, sędzia kończy to spotkanie. Szanowni Państwo, Jagiellonia remisuje w Lubinie z Zagłębiem 1-1.